Co użyliście do skonstruowania tego pojazdu? No to jest bardzo złożona konstrukcja. To jest część roweru, część poloneza, jak widać, także na kołach chłopaki, część wózka inwalidzkiego, paleta, trochę stali, trochę kartonu, trochę listewek. Czym jest zasilany? Siłą mięśni? Głównie siłą mięśni, siłą wiatru także, bo duża obudowa. Pojazd miał być kamerą, ale ze względu na to, że to kamery w ogóle nie przypomina, a bardziej świnkę jakąś, więc zrobiliśmy jakąś tam dziką świnkę, przyjmijmy. Rama jest wyspawana, są części jakieś ze złomu, płyty są pokupowane w Castoramie, plus jakieś części jeszcze tam w domu, które były. Czyli wszystko, co było pod ręką tak naprawdę. Co to za pojazd? Jak się nazywa? Ten pojazd nazywa się kanapa sołtysa. Długo go konstruowaliście? Szczerze mówiąc, to niecałe 2 dni. A dlaczego? Skąd pomysł w ogóle na taki pojazd? Koledzy jadą traktorem, a że temat tegorocznych bachanaliów to jest Village, to wymyśliliśmy, że to będzie kanapa sołtysa. No, naszym celem jest dobra zabawa, bo chyba na tym to polega, całe bachanalia na tym polegają. Pojazdów zgłosiło się 9, 8 bierze udział w całym konkursie, jeden pojazd X-Demona jest poza konkursem, bo po prostu nie chcieli, chcieli tylko zjechać, pokazać. Całe przygotowania, 1,5 miesiąca, także no, troszkę pracy było, ale mam nadzieję, że było warto.